No dobra, po drodze odkryjmy sobie tą jaskinię. Teraz nie pamiętam, czy te bronie daedryczne też są levelowane? Znaczy każdemu... O, odbiłem się, sorry. Każdemu zadaje obrażenia, ale nieumarli mogą wybuchnąć przy okazji mocą odstraszania nieumarłych. Czy czery. Okej. Wejdźmy, żeby przywołać nasze dziewczyny. W sumie prawdopodobnie gdzieś inteligentne życie. A, bandyci, okej. Plusk. Wie, jak daleko jestem z tym. O, 70. Nie, 70 mi nic nie daje. Siekierą przez łeb nie. Pójdźcie, co robią siekiery? Dodatkowe obrażenie od krwawienia. Szermierz 30% na krytyk ostatecznie może dostać. Plus szybsze. Nie, no. Jakby nie patrzeć. Jeżeli będę mógł ignorować 75% pancerza, to jest bardzo dobrze. Ktoś by musiał mieć, nie wiem, z 800 pancerza czy więcej. Z 1000... Teraz 700... 700 pancerza to jest ten... 700... Je, jaki... Kurczę, zaraz nie pamiętam. Nie pamiętam, jaki jest limit redukcji obrażeń. Że ile trzeba mieć pancerza, żeby osiągnąć ten limit. Okej. Ale załóżmy, że... Zaraz, wiem. Bardzo dobrze, na maksa ulepszony stalowy pancerz jest w stanie tam. Jest w stanie osiągnąć to. Więc to nie może być zbyt dużo. Więc coś koło 400. Ktoś by musiał mieć 1600 tego. Elf wilk czy spustoszenia. No jest dosyć drogie, więc bierę. Tak, tak, będę te zombie, super. Nic innego nie ma, okej. Ale zaraz będę miał ciężki pancerz 50. Już w sumie albo miękkie lądowanie, albo wytrącenie z równowagi. Chyba na to sobie zostawię. Ty muszę pamiętać, żeby tam z Farkasem bodajże pogadać później, żebym trochę potrenował. I będzie super. Wygląda, jakby coś miał tutaj być na górze, ale nie ma. Chyba. Pamiętam, że w Morrowindzie w niektórych miejscach trzeba było mieć... O! Coś dzień. A, okej, okay, to jest przy... tam, skrzeszony bandyta. Oczywiście, że to pamiętam. W sumie moglibyśmy mieć wywalone i cały czas chodzić sobie z Seraną i z Lidią. Trochę cheatować w ten sposób, ale nie. Jesteśmy uczciwi. W tą stronę, ok, widzimy ten fort. Gdybyśmy mieli rozpoczęty tam wątek z wojną domową, to bodajże byliby carscy, którzy porwali gromowładnego? Teraz nie pamiętam. Siema, papito, siema, siema. Okej, okay, tego zabiliśmy. Popatrzcie na tego. Ktoś tu chyba struga bohatera. A ty myślisz, że masz czaszkę na głowie, to ten? Że to coś znaczy?
Fus! Zabiję cię, jeśli będę musiał. Ona chyba. Tak, nie chce mnie atakować. Chyba się mnie boi, co? Gdzie ona? Spojrzałem przed chwilą na OBS, żeby się upewnić. Czemu ona tak słabo atakuje? Taka strasznie pasywna była. Jo, ale nie pamiętam czyjego syna. Tak, atakujcie mnie. Molech Bal bardzo się będzie cieszył z waszych ofiar. O. Nieprawda, ja teraz podbiję Skyrim. Ja jestem Hatchetem. To jest zwykły bandyta, więc nie muszę przejmować. O! A, to był bandyta Banita, okej. Okay. Gdzieś tu indziej był zwykły bandyta. Tutaj na górze pewnie. Nie, to jest głupieżca. Naprawdę ze sztylecikiem do mnie? Fus! Okej, okay, ale weźmiemy te twoje strzały, bo są szklane. Okej. Okay. Też. Nie, nie bierzemy tego. Ktoś mnie atakuje, ale nie widzę kto. Pom, pom, pom. A w sumie... Ojej. W sumie to nie jest tak, że tam? Że go tu nie będzie, jeżeli nie mam questa? Teraz nie pamiętam. Jest Lidia. Gdzie Serana? Idzie, okej. Okay. Spoko. Żadnych rzeczy dodatkowalstwa? Trochę chociaż. Ty ziomowa. Miał bardzo fajną farbę na twarzy, ale nie. Nic super cennego. Nie wydawało mi się, że to... Beka. Co tam jest? Okej, okay, to był zwykły bandyta. Beka, że on stał tutaj do mnie tyłem, ale jakbym się próbował skradać, to i tak tam by się nie zrobiło z tym. O kurczę! Ty przeciwko mnie? Okej, okay, miam miam, zabiliśmy ją. Czy ta tarcza... Znaczy, tarcza jest dobra, ale... Ale wydaje mi się... Nie to! Ale wydaje mi się, że jest gorsza od tego, co tam mam. Minus 6? Naprawdę 45 daje to? O kurczę, tarcza i z Gramora chyba jest obonowa. No to jak jest ebonowa, to super. W sumie. Okej. Okay. Ma? No, szafir to zawsze coś. Prawda, to sam poziom. Nie chciałem, no ale trudno. Ten mi nic nie powie. Gdzie jest ten synek? A, bo chyba w złe miejsce poszedłem. Jo, jest jeszcze drugie wyjście. Zienia, okej. Należysz do mnie! Nieprawda. Ty należysz do Molech Bala. Jakbym miał czarne klejnoty duszy, które w sumie nie byłyby złe. A, tam z kimś one się nawalają. Miał czarne klejnoty duszy, to byłoby fajnie. Ej, oni raczej nie będą mieli nic ciekawego, ale może mają klucz. Nie. Okej. Okay.
widzę. To jest jajo skało świerga, okej. Victoria, tego nie potrzebuję. Miksturka. Jo, nie ma tutaj tego syna. Więc muszę mieć zadanie, żeby móc go odbić. Szkoda. A tutaj, okej. A tam, trudno. Mamy w każdym razie odkryte to miejsce. Teraz... A. Okej, idziemy na zachód. Człowiek mógłby pomyśleć, że tam maczyliby dużo więcej nazw też. Jeżeli chodzi o inne ta. Team Hollow i inne takie. Dobra, do harkerów nie będziemy podbijać, więc tam może jak chcemy. Nie wiem, co będę streamował po Skyrim, bo nagrywać to w międzyczasie coś bym mógł. Ale się zastanawiam, co. O, śnieżny wilk. O ty. A, tupa. Aha, a gdzie trafię? Oką trafiłem. Wroda go nie dotknęło, ale... Ale... A, nie chcę tam iść, tam jest więcej tych wilków. Ale myślę, że... A może jakbym znalazł, bo pamiętam, że gdzieś miałem na płycie Jade Empire, to mógłbym streamować, to była fajna gra, podobała mi się bardzo. Ewentualnie tam... Kotora. Jedynkę, dwójkę, jakbym gdzieś znalazł, bo pamiętam, że mam. Pasję jak Shona było. To nie byłby zły pomysł, myślę. Ewentualnie może Ryzena. Bo mam wszystkie trzy części. Okej, Dolny Kurhan Podurwickie. Ha! Nie chcę z harkerami gadać? Nie, nie. Kto mnie atakuje? Ktoś by mi strzela. A, tutaj. Okej, okay. To tu się nawala. A, głową w radni razem z cesarskimi. Okej, okay, niech sobie się nawalają, nie chcę gadać. Sposób. Okej. Okay. To są północna strażnica, ale nie widzę, kto tam jest. Czy to był cesarski? A, chciałbym mieć pieniądze na ten. A, to jest Talmor. To nie chcę z nimi gadać. Tu będzie kiedyś misja. Znaczy, tutaj największą przeszkodą jest to, że musiałbym mieć sporo kasy, żeby nagrywać nowe gry. Spider-Man jest na playa 4, więc nie, to na pewno odpada. Okej, okay, już idzie Lydia. Idziemy to Serena też powinna. Co się stało? Gdzie jest Serena? Okej, okay, nie. Dobrze. Może ona się pojawi? Czy to jest coś ciekawego? Don't starve?
mi mówi ten tytuł. To jest taki jakby ten? Jakby wycinany z papieru? W Assassina? Nie chciałbym grać w Assassina na tym streamie. Zbyt często mógłby być zabugowany. Teraz. Kościany jastrząb, pióra kościanego jastrzębia i szpon kościanego jastrzębia. A kurczę, nie chciałem tego. Czy nie trafiłem? Ja bym chciał jeszcze jednego. Okej, okay, udało się. O, to jest skrzynka, okej. Okay. Gdzie on jest? Tu, okej. Okay. A nie, to nie jest skrzynka, zostałem oszukany. No dobra, ale dostałem tamto. A właśnie coś mi się kojarzyło, że coś z tymi ptakami tu jest. Dobra, nie widzę Serane. Może jak poczekam godzinę, to się teleportuję do mnie. Więc zanim tam wejdziemy... O co chodzi? Chciałam ci podziękować za towarzyszenie mi aż do teraz. Ale gdy już tam wejdziemy, przez jakiś czas będę musiała działać w pojedynkę. O, nie ma sprawy. Myślę... Że? Wiem, że twoi przyjaciele najchętniej zabiliby tam wszystkich. Liczę, że potrafisz bardziej się opanować. Okej, nie ma sprawy. Gdy będziemy w środku, przez jakiś czas się nie odzywaj. Pozwól mi przejąć inicjatywę. Nie ma sprawy. To dobrze, że poczekałem. Aha, ale... To zapewne ta piękna pogoda z... Oj, to się otworzyło, okej. No ta biega w miejscu właśnie. Pilnuję bramy. Uważaj. Nie jesteś wampirem. Dlaczego tu jesteś? Wampiry Skyrim są nieco inne niż wampiry Serodii. Zaraz. Serana? To naprawdę ty? Własnym oczom nie wierzę. Okej. Okay. Aha, ona chce tam gadać. Mój panie, słuchajcie wszyscy. Serana wróciła. Sądzę, że mnie oczekują. To mi się nie podoba. Nie rozumiem tego. Jeżeli oni widzieli, gdzie ona jest, dlaczego sami jej nie... Tam. Moja dawno zaginiona córka w końcu wraca. A, oni nie wiedzieli, wierzę, gdzie ona jest. Że masz mój prastary zwój. Po tych wszystkich latach to pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy? Tak, mam zwój. O? Oczywiście, ona że cieszę się na twój widok, córko. Czyż muszę wypowiadać takie słowa na głos? To jest chyba ciężki pancerz wampira. To twoja zdradziecka matka. Teraz powiedz mi, kogo tu ze sobą przyprowadziłaś? Człowieka, który cię zabija, co? Oto osoba, która mnie ocaliła. Też. Masz moją wdzięczność za bezpieczny powrót mojej córki. Mhm. Powiedz, jak masz na imię? Stefan Batory. Nie, dobra, niech będzie. Jestem Harkon, władca tego dworu. Do teraz moja córka z pewnością powiedziała ci, czym jesteśmy. Naprawdę nie interesuje mnie, czym jesteście. A powinno. Wśród moich dworzan znajdują się najstarsze i najpotężniejsze wampiry. Ojej. Spędziliśmy tu całe stulecia z dala od trosk tego świata. Wszystko skończyło się, gdy moja żona mnie zdradziła i skradła to, co dla mnie najcenniejsze. Czyli twoją córkę? Wyświadczasz mi wielką przysługę. I należy ci się za to nagroda. Istnieje tylko jedna rzecz, którą mogę oddać, a która dorównuje swą wartością prastaremu zwojowi i mojej córce. Okej. Okay. Ofiaruję ci moją krew. Weź ją, a będziesz kroczyć jak lew między owcami. Ludzie będą drżeć na twój widok, a ty nigdy już nie będziesz obawiać. Nie, jestem wilkołakiem. Wolę być wilkołakiem. O, nawet powie, okej. Okay.
Tak, czuję to po twoim zapachu. Moc mojej krwi wytępi ten brud i uczyni cię na nowo całością. Wygnam cię z tego zamku. Ten jeden raz daruję ci życie, ale potem staniesz się zwierzyną. Okej. Okay. Może nadal potrzebujesz czegoś, co cię przekona. Oto moc! Ja jestem tam. Team Jacob, 100%. Oto moc, którą oferuję. Okej, zmieniłbym się w jakiegoś brzydala. Wybieraj. Nie chcę być wampirem, odmawiam przyjęcia daru. Niech więc tak będzie. Jesteś zwierzyną, jak wszyscy śmiertelnicy. Precz stąd! Okej, idę. A, on mnie teleportował, okej, nie ma spoko. Przynajmniej się nie błyszczę, jak stoję w słońcu. A Lidia sobie znowu biega. Mówiliśmy gdzieś Jacob? Myślałem, że ten. Że oni to mówili w ten. W tej parodii z Mieszku. Co ci chodzi, Lidia? Jestem tuż za tobą. Okej, okay, nowe rozkazy. Muszę pogadać z Isranem, okej. Okay. Po co to zrobiłem, skoro mogę szybką podróż? Nie mam pojęcia. Ale najpierw... O, mam trochę kasy. Pójdźmy do Białej Grani. Krogowie? Pójdźmy tutaj i stąd zróbmy tam szybką podróż. Zobaczyć, czy przypadkiem... Mogę stąd? Chciałbym. Szkoda, że jest noc. A nie, jest dzień, super. Potrzebujesz czegoś? Teraz Farkas czy ten drugi? Wilkas. To był ten, który mnie trenuje w ciężkiej pancerze. Teraz będą polować? Myślę, no właśnie, nie pamiętam dobrze, bo mi się wydawało, że wampiry zaczęły na ciebie polować w momencie, w którym pogadał z tobą ten ziomal, który powiedział ci, że szukają ludzi, żeby walczyć z wampirami. Okej, okay, to jest. Co to sprzedam? Bo Lidia ma lepszą broń. Sprzedam. Sobie zostawię wszystko. Okej. Okay. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. No dobra. To chyba Farkas mnie uczy ciężkiego pancerza, więc pójdźmy z nim pogadać. Tak. Nic nie zrobiłem. Ja wiem, że nic nie zrobiłeś w Beduinie. Beduin. Okej. Okay. Farkas mi się wydaje, że siedzi tu najczęściej w środku. Tak. Okej, okay. Czy ty jesteś od ciężkiego pancerza? Wilk? Tak. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. Aha, okej. Okay. Aha, okej, okay. To wszystko wyjaśnia. To może mi się po prostu wcześniej pomylił. Naprawdę taki tani jest trening? Okej. Okay. A nie, już od 50 jest droższy od tysiaka. Okay. Skor mówi, że mam siłę i z Gramora, a mój brat ma jego spryt. To znaczy, że nie masz sprytu żadnego. Tak źle i tak niedobrze, ale myślę, że wolę być tym. Łowcą wampirów. Oni też mają bardzo fajne pancerze. Okej, okay, mocna głowa. Pełen zestaw, jak będę miał 70. To jest bardzo dobre. I teraz tak. 25%. Kolejne 25%. Jeżeli one są od siebie niezależne. A raczej są. Chociaż nie da się mieć tego bez tego. To tu mogę mieć 100% plus 25% ze 100%. To jest 250%. Z tego to jest kolejne 50, 60, 310% pancerza. Mając 100, 100, 100. No i zakładam, że będę miał 100 tego. 310% pancerza. Nieźle.
A ja nawet nie zauważyłem, że tu są te specjalne bronie. Nie mogę ich zdjąć, to znaczy, że tam. Ebonowy miecz. A to jest ciekawe. Czy one zależą od mojego poziomu? Te rzeczy? Ha. Nawet nie zwróciłem uwagi, co było wcześniej. No dobra, ale idźmy po nasze nowe rozkazy. Czyli... idźmy tu. Teraz, jak wygląda ten ciężki pancerz ziomali? Teraz, co? Prawda tak daleko? Ja myślałem, że mnie zespawnuje troszkę bliżej, ale... dobra. Ostatecznie też to jest taki bardziej kosmetyczny wybór, czy chcę być z łowcami świtu, czy tam... jak? Zakon świtu? Pamiętam. Nie, zakon świtu to był Spellforce. Mały istotny. Tak, wiem, bo to jest nawiązanie do tej, do legend arturiańskich, nie? Że w jeziorze był znaleziony miecz. Ale na razie chcę... ale z mieczem ja wolę maczugę. Ciekawe, jakie to... co by się stało, gdyby... o, okej, okay, wampiry przyszły. Okej, uderzyłem go. Masz nauczkę. Nikogo już tu nie ma. Spójrz. Okej. Można się było domyśleć. O. Znalezienie nas będzie dla nich tylko kwestią czasu. On ma jakąś fajną aurę. Ocena, którą... co możemy wziąć w wampirzą zbroję? Zajawny zaciąg. Musimy wzmocnić naszą obronę. Okej. Okay. Nie podejrzewam, że masz dla mnie dobre wieści. To cena, którą płacimy za... cholera. Zatem co wiesz? No właśnie w sumie... nie za... ja nie pamiętam, czy jest jakikolwiek film, w którym główny bohater używa maczugi? Oprócz Tora, bo młot to jest i to się nie liczy tak do końca. Nie wiem. Kobieta? Uwięziona w takim miejscu? To bez sensu. Istran będzie na mnie zły, bo powinienem ją przeprowadzić tutaj. Przede wszystkim, gdzie ona jest? I dostał ją od ciebie. Aha. Że co? A co z próbą powstrzymania ich? Nie udało ci się zabezpieczyć zwoju? Ale z czego korzystał Herkules? Miał maczugę, ale... był w filmie z maczugą? Jakąś nazwaną? Bo mi chodziło o nazwaną maczugę, nie? Czyli mają wszystko, czego chciały, a nam nie zostało nic. Na bogów. Gorzej już być nie mogło. To przekracza nasze możliwości. Nie mam pojęcia, czy jest jakaś nazwana maczuga w jakiejkolwiek... mitologii. Oprócz młota Tora. Jakieś są na pewno, ale nie znam. Oczywiście, że musimy. Jestem stary. Nie głupi. Oj, tam nie wyglądasz staro, Istran. Będziemy potrzebować pomocy. Jeszcze... jeśli są na tyle odważne, by nas tu napaść, to sprawa może być poważniejsza niż myślałem. Mam tu dzielnych ludzi, ale... są ludzie, których poznałem i z którymi pracowałem przez lata. Potrzebujemy ich umiejętności i talentu, okay, jeśli chcemy to przeżyć. Okej. Okay. Uda ci się ich znaleźć. Bo jestem ciekawy, po prostu jestem ciekawy, czy tam coś ciekawego jest. Prosto do sedna, co? Podoba mi się to. Nie to, co ci głupcy z zakonu. Należy unikać rozgłosu. Zbyt wielu ludzi, a ściągniemy na siebie niechcianą uwagę. Okej. Okay. Myślę, że przyda nam się Sorin Jurat. Bretonka, bardzo bystra i zręczna. Zafascynowana Advenerami. W szczególności ich uzbrojeniem. Okej, okay, to jest ważne. Wiem tylko, że niedawno krążyła po pograniczu.
przekonana, że wkrótce natrafi na największe krasnoludzkie ruiny. Są takie jedne duże tutaj, tylko boję się, że tam. Że to są te całkiem duże podziemia, a ich nie lubię. Ale powinna to zrobić. Na pewno zechcesz odszukać również Gunmara. To zwalisty Nord. Nienawidzi wampirów niemal równie mocno jak ja. Okej, super. Wbił sobie do głowy lata temu, że jego doświadczenie ze zwierzętami będzie pomocne. Zwłaszcza z trollami. Okej, wiem co to będzie, okej. Z tego co słyszałem. Ostatnie co o nim słyszałem, to że krąży po Skyrim, szukając bestii do oswojenia. Spoko. Sprowadź tu tę dwójkę, a będziemy mogli zacząć obmyślanie planu. Mi by się to podobało, jakby na przykład było 5 ludzi do zwerbowania. Wtedy bylibyśmy takim komandorem Shepardem. Ciężkich pancerzy... Cóż, przynajmniej wykazujesz chęć do dalszej nauki. Pokażę ci, co potrafię. On jest kim? On jest też mistrzem, czyli dobrze. Miej oczy szeroko otwarte. Okej, spoko. Czyli mamy dwa zadania? Zwerwać Gunmara i Ziomówę.